Drodzy siostry i bracia, z panią Danutą i panem profesorem, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Najwyższym objawieniem Ojca, którego nikt nie widział ani zobaczyć nie może, był Jego jednorodzony Syn, wcielone Boże Słowo, Jezus Chrystus. Objawiał swego Ojca przez czyny miłości, miłości miłosiernej. Objawiał swego Ojca przez Słowo. I właśnie dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii Łukaszowej, gdzie Bóg ukazywany jest najpierw jako ktoś, kto jest sprawiedliwy, kto rozlicza człowieka ze wszystkiego. I dlatego należy się Go bać, bać Jego sądów, a bardziej jeszcze bać się tego, że można Go czymś obrazić, że należy bać się grzechu. Mówi dalej Pan Jezus o Nim jako o kimś, kto wie wszystko i nic nie jest przed Nim zakryte i że wszystko kiedyś będzie ujawnione całemu światu. Ale mówił jednocześnie o swym Ojcu jako tym, kto jest całkowicie zatroskany o los człowieka, zatroskany o jego dobro, o jego zbawienie, o jego pomyślność. I te dwa przepiękne obrazy, najpierw, że jesteśmy dla Boga ważniejsi niż wróble, które też nie są zapomniane w oczach Bożych, ale my jesteśmy jeszcze bardziej w oczach naszego Ojca dla Niego ważni. I że wszystko jest, znajduje się pod okiem Jego opatrzności, bo nawet i nasze włosy wszystkie na głowie są policzone. Taki jest Bóg, sprawiedliwy, wszechwiedzący, miłosierny. I stąd wezwanie, by nasza odpowiedź, by nasza postawa bardziej jeszcze wobec Ojca naszego, który jest w niebie, była naznaczona wewnętrzną prawością serca, życiem w prawdzie. I to upomnienie, które kieruje Pan Jezus do swoich najbliższych. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Bądźcie czystego i prawego serca. I w świetle tej nauki o Bogu i tego, jaki powinien być uczeń Chrystusa, w świetle tego nauczania słuchamy przesłania, jakie jest kierował do chrześcijan żyjących w Efezie święty Paweł Apostoł. Najpierw wskazał na swoją godność. Na godność także tych, którzy razem z Nim dzielili trud apostolskiej działalności. Złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. I to sprawiło, że dostąpili udziału w życiu Chrystusa.
w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. A wszystko dlatego, że wiedzą, przeznaczeniem ich życia wiernego ucznia Chrystusowego jest, by istnieć ku chwale Chrystusowego majestatu. To ich godność, to fundament ich autorytetu, z jakim zwracają się słowami Ewangelii do pogan. A poganie, usłyszawszy słowa prawdy i otwierając się na tę prawdę, mają uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej. Również wy uwierzyliście w Chrystusie i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Uwierzyć Słowu Chrystusa, uwierzyć w Chrystusie, po to, by dać się naznaczyć znamieniem Ducha Świętego, Jego pieczęcią. I stąd kluczowa rola, jaką w ich życiu odgrywa sam Chrystus. On jest zadatkiem dziedzictwa w nadziei odkupienia. A odkupienie to, które jest nadzieją wszystkich chrześcijan i Pawła i jego towarzyszy i pogan, którzy uwierzywszy stali się braćmi Pawła. Odkupienie to polega, by być własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Być własnością Boga i w ten sposób oddać najwyższą chwałę majestatowi Bożemu. Drodzy siostry i bracia, ta nauka rozbrzmiewa od wieków. Ona jest treścią zwykłego nauczania Kościoła. Ale co jakiś czas nieskończony w swoim miłosierdziu Bóg chce nas na nowo natchnąć. Natchnąć naszego ducha, byśmy otwarli się całkowicie na prawdę o Nim. Byśmy doznali głębi Jego miłosierdzia. Byśmy niejako na nowo żyli nowym życiem. Właśnie po to, by stać się własnością Boga na wieczność. I byśmy na wieczność wysławiali Jego majestat. I dlatego Chrystus objawia się światu. Patronka dzisiejszego dnia, święta Małgorzata Maria Alacoque, żyjąca w drugiej połowie XVII wieku, wizytka, stała się szczególnym narzędziem Jego objawiania się światu. Narzędziem, które miało pobudzić ludzi do tego, aby swoją miłością, wierną i żarliwą, odpowiadali na nieskończoną miłość Najświętszego Serca Jezusowego. Pierwsze widzenie miała 27 grudnia 1673 roku, tuż po świętach Bożego Narodzenia. Pan Jezus przyszedł na świat
wypełniają zamysł Boży po to, aby stając się jednym z nas, podobnym nam we wszystkim oprócz grzechu, okazać, jak bardzo Ojciec kocha każdą i każdego z nas. I jak bardzo mu zależy na zbawieniu. Stąd właśnie wtedy, 27 grudnia 1673 roku, jest mowa, Chrystus mówi o swoim boskim sercu, które płonie wielką miłością ku ludziom. Taką, tak wielką, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni zamkniętych w jego łonie. On pragnie te płomienie miłości rozlać na świat. Pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. To mówił nieznanej przecież nikomu skromnej siostrze Małgorzacie Marii Alacoque. I na poparcie tych słów odsłonił swoją pierś. W niej ukazało się serce Jezusowe pałające wielką miłością. A potem jeszcze miało miejsce jakże przejmujące symboliczne zdarzenie. Wziął serce siostry Małgorzaty Marii i włożył je do swojego. Następnie je oddał, by ona, zaczerpnąwszy płomień miłości z jego najświętszego serca, stała się świadkiem tego serca wobec świata. Drugie widzenie roku następnego w swoim przesłaniu było bardzo podobne. Ujrzała serce Jezusowe, jakby na tronie z płomieni, jaśniejące więcej niż słońce, przeźroczyste jak kryształ. Widziała krwawiącą ranę na boku Chrystusa. I widziała to serce Jezusowe przebite, zranione, otoczone cierniową koroną, na którego szczycie widniał krzyż. I tej wizji towarzyszyły kolejne słowa Pana Jezusa. Chcę mieć nowe nabożeństwo. Chcę być miłowany przez ludzi. Chcę być przez ludzi miłowany po to, aby ich uratować od zguby wiecznej. Chcę być drogą do ich ludzi uświęcenia. I słowa wzywające do nabożeństwa, do serca Jezusowego, bo to nabożeństwo, jak mówił, jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach. Będzie jakby odkupieniem miłosnym, oswobodzeniem ich z mocy księcia ciemności. Będzie pewnego rodzaju słodką wolnością w królestwie Jego miłości. I trzecie widzenie z 16 czerwca 1675 roku. Przypomnienie o pragnieniu, aby wprowadzić w życie to nabożeństwo. Co więcej, aby każdy pierwszy piątek był szczególnie jemu poświęcony. A zwłaszcza pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała stał się świętem dla uczczenia Jego
przy Najświętszego Serca. W zamian za to obiecuję, mówił siostrze Małgorzacie Marii, obiecuję, że moje serce wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jego rozszerzenia. Nie chciano jej wierzyć, jak to często bywa, nawet we własnym zgromadzeniu. Przesłanie o Najświętszym Sercu Jezusowym w tamtych czasach zwalczali szczególnie ostro janseniści. Przekonani o tym, że w jakiejś mierze jest predestynacja, że w jakiejś mierze jesteśmy już naznaczeni z góry na potępienie lub zbawienie i że niepotrzebne jest ani to nowe objawienie o sercu Jezusowym, które woła do siebie, które pragnie naszej miłości, które oczekuje naszego nawrócenia. Obojętnym też na to wezwanie serca Jezusowego pozostał król Francji. A otrzymał przecież obietnicę, że jeżeli król poświęci swoje państwo sercu Jezusowemu, to Francja będzie się rozwijała duchowo i stanie się jakimś szczególnym punktem odniesienia dla całego katolickiego świata. Król to zlekceważył. Naród francuski został wobec tego objawienia obojętny. A potem stało się to, co się stało. Cały ten wielki proces odwracania się od chrześcijaństwa ze strony Europy. Najbardziej takie ostre, antykościelne, antychrześcijańskie wręcz źródło znalazł we Francji. Odwróciła się od miłości Jezusowej. Wybrała nowy laicki styl życia. Stała się pierwszym państwem i narodem, które z ogromnym okrucieństwem, przynajmniej gdy chodzi o czasy nowożytne, zwróciło się przeciwko Kościołowi. Zwłaszcza podczas słynnego prześladowania Wandei. Z Europy miała się rozlać idea miłości serca Jezusowego. Ponieważ nie przyjęli tego orędzia, z Francji rozlała się fala przemocy antychrześcijańskiej. I rzeczą znamienną jest to, że przy takiej właśnie postawie Francji i przy ciągle wyczekującej postawie Ojca Świętego, właśnie do niego w roku 1765 zwrócili się biskupi polscy z orędziem. Z orędziem, by przyjąć objawienia o Najświętszym Sercu Jezusowym. By sercu Jezusowemu poświęcić cały świat. I ówczesny papież Klemens XIII otworzył się na słowa ówczesnych polskich biskupów. Najpierw pozwolił, aby święto ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
mogło być obchodzone w zakonie wizytek, a potem, żeby to święto mogło być obchodzone w Polsce. Dopiero 80 lat później, w 1856, ówczesny papież Pius IX uczynił jej świętem obowiązującym w całym Kościele. Ale jak się patrzy, drodzy siostry i bracia, na ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak zakorzeniony głęboko w polskim narodzie, to nie możemy się dziwić, że właśnie tutaj pojawiły się szczególne echa tego wołania serca Jezusowego o miłość. Serca Jezusowego, które jest pełne miłości miłosiernej. Najpierw objawienia dane Anieli Sarawy. Później jakby jej przedłużenie objawienia siostry Faustyny i to zapewnienie, które otrzymała w odniesieniu do polskiego narodu, że jeżeli jej zostanie wierny, to stąd wyjdzie iskra miłości na cały świat. Niezwykłe objawienia, niezwykłe słowa, bardzo wymagające. Słowa, które mówią: potrzebni nam są świadkowie miłości. Miłości Boga i miłości drugiego człowieka. Potrzebni są nam świadkowie miłości małżeńskiej i rodzinnej. Potrzebni są ludzie otwarci na miłość. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. Taką postacią jest sługa Boży, czcigodny sługa Boży, profesor Jerzy Ciesielski. Dziękujemy dzisiaj Bogu za jego sylwetkę życia, za jego świadectwo osobiste, ciągle tak przejmująco poświadczane przez jego małżonkę, panią Danutę. Potrzebni są nam kolejni laureaci nagrody imienia czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, którzy ciągle w nowych realiach, przy nowych wyzwaniach naszego czasu powiedzą: tak wobec życia, tak wobec miłości, tak wobec miłości miłosiernej, tak wobec serca Jezusa, które tak bardzo ukochało ten świat.